Dzień dobry, Magdalena Cieślińska. Zapraszam na serwis informacyjny, a w nim Płock bez wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, hulajnogi elektryczne opuszczają Płock, a na koniec telefon zaufania dla seniorów. Żaden z trzech zgłoszonych przez Płock projektów nie znalazł poparcia rządu w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dlaczego? Za nami ogłoszenie wyników trzeciego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze, które miały pomóc w realizacji inwestycji samorządów w czasie koronawirusa, trafiły już do wnioskodawców. Jednym z nich już po raz trzeci było miasto Płock. Płocki magistrat złożył trzy projekty. Niestety nie uzyskał wsparcia na żaden z nich. Według włodarza miasta to zagranie czysto polityczne. Niestety już po raz drugi Płock został zupełnie pominięty przez rządzące ugrupowanie. Po raz drugi w tym momencie otrzymaliśmy dokładnie 0 zł, niektórzy mówią 0 plus. Natomiast podobnie jak wiele innych samorządów, nie znamy niestety kryteriów, poza oczywiście politycznymi, bo niestety samorządy, gdzie rządzą włodarze przychylni władzy, otrzymały jakieś środki, natomiast tam, gdzie władza uznała, że nie rządzą tacy, w ogóle nie otrzymali po raz kolejny wsparcia. Jak podkreśla Andrzej Nowakowski, to cios przede wszystkim w płocczan. To jest tak naprawdę bardzo przykre z perspektywy mieszkańców Płocka, bo oni w żaden sposób nie zasłużyli sobie na takie traktowanie. Myśmy złożyli trzy wnioski na trzy bardzo ważne projekty, które chcieliśmy realizować. To jest budowa ulicy Granicznej, budowa mostu nad Rosicą i budowa systemu retencyjnego w ulicy Spółdzielczej. Właściwie każdy z tych projektów chcemy realizować, natomiast brakuje środków. Niestety tych środków nie otrzymaliśmy, tak jak mówię, niestety po raz kolejny z tego rządowego programu, który miał wspierać miasta, które niestety także odczuwają skutki pandemii i mają z tego tytułu zmniejszone wpływy. Płock nie otrzymał żadnej argumentacji decyzji rządu. Właśnie dlatego magistrat już po raz drugi będzie prosił o kryteria wyboru zwycięzców inwestycji. Przypomnijmy, wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie otrzymał też samorząd Mazowsza, między innymi z inwestycją budowy ośrodka radioterapii w Płocku. Hulajnogi elektryczne znikają z Płocka. Taką decyzję podjęła firma, która jest właścicielem jednośladów. Powodem jest pandemia koronawirusa i konieczność cięcia kosztów. Po roku nieobecności znikają z Płocka. Hulajnogi elektryczne, za które odpowiada firma Blinky City, ogłosiła, że w rozpoczętym sezonie 2021 pojazdów zabraknie w Płocku. To jedno z czterech miast, w których hulajnogi przegrały z ekonomią. Obok Płocka firma wycofuje się także z Lublina, Włocławka i Wrocławia. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie, w tym sezonie pojazdy nie pojawią się na ulicach tych miast. Dziękujemy Wam za jazdę z nami w poprzednim sezonie. Byliście niesamowici. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze w przyszłości, kiedy czasy będą lepsze. Paweł Maliszewski, członek zarządu firmy, przekonuje, że bezpośrednim powodem decyzji była pandemia koronawirusa. Dwa lockdowny wpłynęły na ilość wypożyczeń, a trzeci sprawił, że firma stanęła w obliczu cięcia kosztów. Niewykluczone jednak, że hulajnogi wrócą do Płocka, kiedy sytuacja epidemiologiczna się uspokoi. Póki co czekamy. Trzy razy w tygodniu działa infolinia dla seniorów. To telefon zaufania dla najstarszych płoczan, pod który można dzwonić, by uzyskać pomoc czy wsparcie mentalne. Usługa funkcjonuje pomimo pandemii. Trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 11 do 14 działa Płocki Telefon Zaufania dla Seniorów. To inicjatywa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, która ma pomóc najstarszym płoczanom, osobom powyżej 55 roku życia. Bardzo wiele osób starszych jest bardzo samotnych. Rodziny często są za granicą kraju, nie mają kontaktu, no różne są sytuacje życiowe. Niestety osoby starsze są to najczęściej osoby schorowane, osoby z problemami i nieraz trudno jest tak face to face porozmawiać na temat tych problemów, więc pomyśleliśmy, że poprzez telefon, z wykorzystaniem telefonu takiej osobie będzie łatwiej powiedzieć o sobie,
o swojej chorobie, o swoich problemach. Pod specjalnym numerem telefonu czekają wolontariusze, którzy wysłuchają seniorów, udzielą też wsparcia psychologicznego i prawnego, poinformują także o ważnych inicjatywach i wydarzeniach dla seniorów. 3 dni w tygodniu, poniedziałek, środa, czwartek, między godziną 11 i do 14. Oczywiście, jeżeli zajdzie taka potrzeba, że nie wiem, jest potrzeba jakaś pilna interwencja, no nie wiem, no jest przemoc w domu, więc trzeba się skontaktować z policją, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wtedy te wszystkie 3 organizacje są do dyspozycji, więc możemy pracować 24 godziny na dobę. My jeszcze raz przypominamy numer telefonu zaufania, to 661 407 727. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.